Cześć, ja nazywam się Pan Paweł i pokrótce przytoczę Wam, o co chodzi w tej całej jeździe drużynowej na czas. Otóż chodzi o trzy rzeczy, czyli płynność i jeszcze raz szybkość. Jak to wszystko ogarnąć? Płynność, czyli drużyna musi znać doskonale trasę, musi wiedzieć dokładnie, który zawodnik w którym momencie wychodzi na zmianę. Nigdy nie wchodzi w zakręty we dwójkę koło siebie. Zawsze muszą jechać w jednej linii. Pierwszy zawodnik, który wychodzi z zakrętu czy ronda, nigdy nie wstaje, nie buja, nie idzie fulla, bo wtedy ten ostatni z tyłu prawdopodobnie zostanie odczepiony. Jeżeli jeden zawodnik jest słabszy, drugi mocniejszy i tak mamy 8 zawodników, to staramy ich się ułożyć tak, żeby drużyna była w stanie jak najlepiej i jak najpłynniej przejechać na wysokiej prędkości. Co do zasady, lepiej dawać krótsze zmiany, ale utrzymać prędkość, żeby potem wyszedł mocniejszy zawodnik, przejął dłuższą zmianę na tej samej prędkości. Zmiany, czyli to, kto prowadzi z przodu, od powiedzmy 10 do 40 sekund. I to są takie zasady, które mniej więcej mogą Wam pokazać, jak to zrobić, żeby szybko przejechać jazdę drużynową na czas. Co do jutrzejszej czasówki, wygra Jumbo Visma, rozczarują Emiraty, pozytywnie zaskoczy Jayko Alula. To są moje przewidywania i moje złote rady. Pozdro!